Siemanko, witam Was wszystkich w takiej krótkiej informacji tuż przed tym, aż zaczniecie sobie oglądać Archiwum z plemion. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, czego się spodziewać po tych materiałach, które właśnie zostały nagrane 6 lat temu, czy tam ileś, dosyć dawno temu. Nie są one dobrej, znaczy nie są one jakieś tak bardzo dobrej jakości. Też myślę, że jakoś moje słownictwo odstępuje od tego, co jest teraz, a przynajmniej takie mam wrażenie, takie odnoszę wrażenie, gdy właśnie sobie oglądałem te fragmenty z tych plemion. Także być może część z Was będzie nieprzyzwyczajona do tego, co ja tam będę mówił, a przynajmniej ja mam takie wrażenie, że nie poznaję siebie, tej osoby, która tam kilka lat temu była. Także no, czasy się zmieniają, człowiek się zmienia i tak też to bywa. Niemniej jednak w pierwszej tej wersji, którą zobaczycie tej sesji, to są plemiona, które zagrałem bodajże na serwerze chyba hiszpańskim czy coś takiego. Powodem założenia właśnie konta na takim serwerze było to, że kiedyś zgadałem się ze swoim kolegą jeszcze z czasów technikum, że tak naprawdę najlepsi gracze to są tylko w Polsce, w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. I inne kraje to tam jakieś słabizny są i tak dalej, i tak dalej. No i ja postanowiłem swoich prób dokonać właśnie grając na jakimś tam serwerze hiszpańskim. Musiałem korzystać bardzo często z translatora Google, żeby sobie tam parę rzeczy przetłumaczyć, bo nie mogłem ich rozkminić. Powiem Wam szczerze, że nawet podbiłem jedną wioskę tam chyba, z tego co pamiętam, i grę zakończyłem, gdy jakiś koleś mnie zjechał inny o, nie wiem, tam trzeciej w nocy, bo się okazało, że nie ma bonusa nocnego. Ja tego nie sprawdziłem, no bo grałem na serwerze hiszpańskim. Jeszcze jakby to było w wersji angielskiej, no to może bym to zobaczył. Także takie krótkie streszczenie tego, co się działo, a w następnej sesji to już jest serwer polski, którym właściwie na początku zagrałem dla beki, bo zrobiłem sobie 5 multikont, na zasadzie, że będę tymi 5 kontami grał, ale szybko się okazało, że sposób, w jaki ja gram, jest tak naprawdę niekorzystny, to znaczy masowe farmienie przyczynia się do tego, że pozostałe multikonta gorzej farmią, tak? I tu wyszedł ten problem, więc stwierdziłem, że już nie będę korzystał z tych 4 kont, tylko zagram sobie tym właściwym. No i doszło do wielu takich śmiesznych sytuacji, między innymi na przykład takich, że później kolega mój w realu zrobił sobie jaja ze mnie, bo on też zaczął grać w plemiona. No i powiedział, że wszyscy gadają o nocnym szkielecie, bo ja miałem nick nocny szkielet. No i myślałem, że on naprawdę jaja, znaczy naprawdę gada, że tam gadają coś o mnie. No bo on tam powiedzmy był 2 kontynenty dalej, a z tego co się dowiedziałem od moich kretów wtedy, w tamtych czasach, to obgadywali właśnie mnie, co tutaj zrobić ze mną, więc miałem duże prawo właśnie przypuszczać, że mój kolega naprawdę mówi to, co mówi, a nie robi sobie ze mnie jaj. Także nie wiem, czy będziecie do końca zadowoleni z tego przebiegu tych archiwów, które zostały tam nagrane. Nie jest to na pewno coś wiekopomnego na zasadzie ponad 100 wiosek, tak jak to miało podczas pierwszej sesji. No bo ta hiszpańska sesja to tam chyba były 2, może 3 wioski, a ta na polskiej to tam chyba było z 15 wiosek. Niemniej jednak jestem zadowolony właśnie z tej sesji na polskim serwerze, bo zagrałem to dosyć dyplomatycznie, bo z tego co pamiętam udało mi się uratować kilku użytkowników, którzy mogliby no, zostać wchłonięci przez mocniejsze plemię, a ja się wytargowałem właśnie z tym mocniejszym plemieniem, żeby jednak zrobić fuzję na zasadzie my do nich w większej ilości członków, więc myślę, że pod tym względem warto nadmienić to, że tak właśnie było. Także tyle. Aha, jeszcze dlaczego w ogóle skończyłem na tym polskim serwerze? No bo mogłem to nagrywać, ale
Zaczął się dokładnie ten sam proces, który właśnie głównie kończy rozgrywkę w plemionach, czyli po prostu nie ma już kogo podbijać. O ile w tej długiej sesji, tej chyba 17-odcinkowej, był sens, bo tak naprawdę ja, dołączając się do silniejszego plemienia, od razu to silniejsze plemię miało wojnę z jakimś jeszcze silniejszym plemieniem, więc cały czas mieliśmy podgórkę, więc tutaj był powód do rozwijania się, tak? Więc tutaj tyle, jeżeli można powiedzieć. Nie przedłużając, nie powiem, że się z Wami żegnam, ale życzę Wam miłego oglądania. Mam nadzieję, że do jakichś wniosków może dojdziecie podczas oglądania tych archiwów. Ja się wywiązałem ze swoich obowiązków i obietnic, także miłego oglądania. Siemanko, witam Was wszystkich w nowej serii. Jest to pierwszy odcinek. Dzisiaj mamy jeszcze rok 2013, właściwie już się powolutku tam jeszcze kończy, ale jeszcze przed nami półtora miesiąca, 17 listopada. Ciężko raczej powiedzieć, dlaczego nie ma znowu od podstaw, czyli nie robię rejestracji i tak dalej. Otóż to jest pierwszy raz w ogóle, mój pierwszy raz, gdzie jestem na jakimś zagranicznym serwerze. Tutaj akurat jest hiszpański, więc zobaczymy, jak to będzie. Parę spraw wam chcę powiedzieć, między innymi to, że zauważyłem tutaj jakiś niby samouczek, to znaczy na przykład mam tutaj zbudować mur, jak to pisze w języku hiszpańskim. Ciekawe, ile mur w ogóle kosztuje. Jestem strasznie ciekaw. No to niewiele mi to daje, aczkolwiek ja na razie aż tak nie zwracam uwagi na to. Jak widzicie, też tutaj trochę powiększyłem to, żebyście mieli wyraźniej, jakie są detale takiego świata. W tym świecie mamy łuczników, mamy łuczników na koniu, mamy rycerza, mamy artefakty dla rycerza. I oprócz tego mamy wioski koczownicze. I tutaj jest sprawa z grubasami. Czy są monety, czy po prostu takie zwykłe wpłaty, nie wiem. Nie jestem w stanie tego dociec, bo jest to inny język, a nawet Google Plus w ogóle tak do dupy tłumaczy, że postanowiłem korzystać ze zwykłego takiego tłumacza. Jeżeli po prostu jakiś quest będzie, powiedzmy, no na przykład ten nie, ale wcześniej takie questy były, no na przykład ten, o co to w ogóle chodzi, no to sobie tłumaczę, no nie? To tam jest, że mam zaprosić jakiegoś znajomego, no ale kij z tym. Ja będę się starał grać samemu. Zresztą to jeszcze zrobię taki krótki audiolog wcześniej, przed takie wstępne intro, można powiedzieć. No i założyłem sobie nawet plemię, ho ho ho, będę sam w plemieniu. I mam taki dość dziwny nick, Weistikier. No i mam nadzieję, że nikt mi tu nie dowali. O, patrzcie, jakie France, już się dołączają kolejni do tego plemienia. Aczkolwiek ja się nie boję za bardzo tego plemienia, oczywiście może być jakieś zagrożenie, patrzcie, ile ich tu jest. Ale uwaga, popatrzcie na to plemię. To plemię, on tu jest jeszcze gościu. Wejdź mi proszę. Jak widzicie, to plemię ma aż 54 członków. Co oznacza, że to plemię jest masówką, więc prędzej czy później właśnie takie plemiona się rozpieprzają. Ja się też za bardzo tutaj nie boję, ponieważ przynajmniej z tego, co słyszałem, najlepsi są Niemcy, a potem Polacy, a reszta to są ciapy. I tutaj wam jeszcze mogę pokazać, chociażby nawet, kto jest na pierwszym miejscu. Znaczy nie, to jest, o nie, przepraszam. To jest nie to, ach. No tak. Oj. Wybaczcie, muszę to jeszcze ogarnąć, akurat tu jest inny język. O, właśnie, o to mi chodziło. Mamy pierwszego gościa, który ma 14 wiosek. Zobaczymy, jak to będzie.
Póki co ja sobie zaznaczyłem tutaj taką masówkę i zaznaczyłem też tutaj takie drugie plemię, jak widzicie, na kolor sojuszniczy. Akurat ja nie będę mieć żadnych sojuszników, więc to jest takie ułatwienie. No a to plemię ma 35 tysięcy, natomiast ci mają, uwaga, 21 tysięcy. I popatrzcie, nawet ich jest mniej, a jeszcze są lepsi. To oznacza, że teraz idą na dwa baty. No, jedyne nad czym ubolewam, to patrzcie, ile tutaj jest wiosek barbarzyńskich i koczowniczych. Chodzi o to po prostu, żeby było blisko farmienia. Może jutro coś będzie bliżej. Na razie, no to widzicie, wysłałem tutaj atak, to idzie 3 godziny w jedną stronę. Jakoś to będzie oczywiście. I póki co na razie nastawiam się na wyszkolenie 20 pikinierów. Na razie 5 wyszkoliłem. A dlaczego? Bo tutaj mamy coś takiego, że jeżeli wyszkolę 20, to mamy dodatkowo jeszcze 10 pikinierów i 10 jeszcze toporników dostaniemy. A dalej to już się zastanowię, czy eko, czy wojo. A może tak pośrednio raczej będę robił. Nie buduję żadnych takich piedestalików, murów, tylko żeby wybudować na pierwszy poziom, tylko po to, żeby zwiększyć sobie więcej punktów. Mnie zależy po prostu, żeby jak najszybciej farmić. Głównie chodzi o farmę, nie o punkty. Zresztą jak ktoś zobaczy, że ma więcej punktów, to raczej jego będą napadać, a nie mnie. No chyba, że na ślepo wyślą atak i będą liczyć na szczęście. No i tutaj jeszcze zauważyłem, że mamy takie dwie fajne wioski koczownicze, które zwiększą naszą zagrodę, właściwie populację w naszej zagrodzie o 10%. Tutaj mamy takie dwie wioski koczownicze, no i tutaj jeszcze mamy machinę oblężną, ale na tym za bardzo nie zwracałem uwagę. I wydaje mi się, że to będzie taki podbój mój. Ale to już jest bardzo odległa przyszłość, także na razie mam nie za wiele wam do powiedzenia. Okej, jesteśmy znowu. Dzisiaj mamy 18 listopada 2013 roku, czyli dzień temu. Co mamy? Jest już ostre farmienie. Chociaż ciężko by rzec, że to ostre. Aczkolwiek, zaraz wam wszystko powiem. Co do wojska, mamy tylu pikinierów łącznie, czyli 58. I oprócz tego mam jeszcze 10 mieczników i 10 toporników. Dlaczego? Ponieważ był pewien quest tutaj. Wybuduj koszarę na pierwszy poziom i wtedy dostajemy w nagrodę 10 pikinierów i 10 mieczników. I kolejny taki quest był wyszkol 20 pikinierów. I ja już to zrobiłem i dostałem w nagrodę kolejne 10 pikinierów. I tym razem 10 toporników. To tyle, jeżeli chodzi o takie wojsko. A co do surowców, to wybudowałem rynek, żeby dać na sprzedaż metal, aczkolwiek już mi się znowu kisi. A, no właśnie. Wiecie, jakie to jest chamskie? Nie można tutaj dawać tego do oferty metalu. W ogóle czegokolwiek. Na przykład chcę, powiedzmy, 600 dać. I co? Pisze mi tu jakiś komunikat. Ja nie chcę się teraz bawić w tłumaczenie, ale muszę mieć konto premium. Co to w ogóle ma być? Z jakiej racji to ja mam płacić? No dziwne, powiedziałbym. A może. Nie, bo jeszcze się tak zastanawiam. Nie, no widzicie, no. No nie da się zahandlować, no bo konto premium chcą. Także ja nawet nie mam zamiaru chyba rozbudowywać rynku. Jeżeli cwaniaki tak chcą, no to tak będzie. Ja najwyżej mogę próbować ze znalezieniem jakiejś oferty. Tyle, że. Tylko, że nikt właśnie nie sprzedaje, znaczy nikt nie chce metalu, żebym mógł go sprzedać.
No i tu jest taki właśnie problem. No to cóż, nie będę raczej rozbudowywał póki co huty żelaza i będę chyba jeszcze dzisiaj musiał rozbudować spichlerz, żeby no jak widzicie, tylko jeszcze 4 godziny przetrwa mój, no prawie 5 godzin, więc będę musiał co najmniej na dwa razy zrobić. Bo raczej nie widzi mi się, żebym dzisiaj jeszcze robił sobie kuźnię, jak widzicie. No, niby można by się uprzeć, żeby robić kuźnię. No bo miecznicy dużo wpieprzają tego. A ja bym wolał coś takiego zrobić, że zrobię sobie spam pikinierów. Oczywiście trochę tam mieczników zrobię w razie czego, ale będę się starał jak najszybciej zrobić lekką kawalerię. Bo ja na mapie mam taką trochę dziwną sytuację. Jak widzicie, już troszeczkę więcej osób się pojawiło. Tutaj nawet mam blisko wioskę koczowniczą. I tutaj też jakaś wioska koczownicza powstała. Albo mi się wydaje. Nie. O! Trzecia wioska koczownicza, która zwiększa pojemność zagrody. No, a tutaj mamy tartaczek, ale tego raczej nie mam zamiaru podbijać. A co do tego terenu, no póki co, no to widzicie, ja tutaj tak skakam, no najwyżej pełne farmiska to mogę zdobyć na noc. Można powiedzieć, że mam takie kilkugodzinne wyprzedzenie, no bo to jest w Hiszpanii, to dla mnie tam różnica jest 3 godzin? Nie wiem, musiałem zobaczyć. Załóżmy, że no parę godzin. A co do tych mocniejszych gości z tego plemienia, to oni są tutaj. Może nie ten. No ale tutaj. Slim. Jak ten Zagrajmer. No właśnie. Tutaj mamy tych gości. Gdzieś tutaj byli ci. No właśnie, tutaj mamy. Widać, że tutaj ten dół. Przesuń się mapko grzecznie. Widać, że ten dół jest taki bardziej rozbudowany. Przynajmniej mnie się tak wydaje. No jak ja tutaj jadę, no w sumie, by się uprzeć, to też. I tutaj też jest jakieś plemię, ale jakoś. No cóż, nie mam zamiaru przechodzić. Aha, i nie wiem, czy mój znajomy by nie grał w plemiona, bo widział, że gram. Więc może się dołączy. Zobaczymy jeszcze. Ale póki co nastawiam się, że będę grał solo. Grania. Także to tyle. Aha, jeszcze sobie zrobiłem piedestał. I murek. I tutaj taka sprawa, że nic nie wydałem, a wręcz przeciwnie, zaraz sobie troszeczkę z tego zarobię. Ponieważ tak. Był quest wybuduj mur. No to go wybudowałem. I nagroda jest taka, że dostajemy tyle surowców, ile kosztował mur na pierwszym poziomie. Następnie piedestał. Także wybuduj. Wybudowałem piedestał i dostałem w nagrodę tyle samo surowców. I teraz mam wyszkolić rycerza. Rycerz kosztuje z tego, co tu widzę. Czyli zarobię 20 drewna i 20 gliny. Niewiele. I dostaniemy tyle. A nie, nawet więcej, to przepraszam. Myślałem, że po 40, czyli 30, 30 i 10. Niewielki zarobek, ale na taką grę to ma znaczenie. I póki co na razie staram się dobić dużo pikinierów. Od wczoraj ten gość w ogóle nie zdobywa punktów. Ja bym się bardziej tym przejmował, bo ten już ma prawie 500. No ale cóż, pewnie i tak go dogonię. No ale nie można ignorować przeciwników. Trzeba na wszystkich trzeba brać poważnie. I co by tu powiedzieć? To chyba tyle. No cóż, no jedynie mogę dodać, że bardzo bym chętnie chciał, żeby tutaj więcej pojawiło się wiosek barbarzyńskich, bo tak naprawdę, żeby tutaj dojść, to muszę wysłać wojsko 3 godziny w jedną stronę, więc trzy ataki na dzień wyślę taką jedną grupką, a robię grupki po 4, czyli gdzieś tak ataki idą i z asystą 5 mieczników bądź 5 toporników, tylko dlatego,
żeby nie stracić żadnego pikiniera, no nie? Później najwyżej samych pikinierów będę wysyłał, ale to chyba bardzo późno. Ile oni tutaj mają? 18. No, a miecznicy są właśnie najwolniejsi z tego, co pamiętam, no. Jeszcze muszę zobaczyć topornicy. A no właśnie. Mógłbym sobie zrobić kilku toporników, żeby w asyście ich wysyłać razem z pikinierami, no ale no cóż. I tutaj mamy też taki kwestik ciekawy. Kolejny z surowcami. Oj, będę musiał teraz zmniejszyć trochę. Mamy wybudować tartak na 9, to już zrobiłem. Cegielnie na 8 i hutę żelaza na 6. I chyba będę się na razie wstrzymywał z robieniem tego questa. Dlaczego? Otóż, po co mam budować hutę żelaza, skoro ja mam wpizdu żelaza za przeproszeniem? Tak dużo, że teraz będę musiał rozbudować jeszcze magazyn, żeby to pomieścić. Mimo iż zarabiam tego mało. No i na razie wybudowałem tartak i może ze dwa levele jeszcze dzisiaj dobiję do tego. Aha, jeszcze coś wam mogę pokazać. Raporty. No, w sumie mógłbym wam pokazać, no ale co? Takie raporty wam będę pokazywał. Tu może trochę zmniejszę, żeby cały był i żeby mi było wygodniej. No cóż, no takie raporty, no widzicie, po 500 surowców wysyłka, po 300, no to zależy jaki atak tam wysyłam. No chodzi o to, żeby uszczuplić oddziały takie malutkie i żeby latały cały czas, bo nie sztuka wysłać jeden duży, tylko po kilka takich malutkich, żeby dziubdziały powolutku. No bo cóż, trafię na pustą wioskę i co, 6 godzin na marne poszło, a tak, no to sobie po troszeczku, jak widzę, że pełna wioska, to jeszcze raz wysyłam taki mały atak. No na przykład tam jeden atak był, no to zabrałem tylko 6 surowców łącznie, więc to trochę lipa. Ale podsumowując, tutaj możemy sobie zobaczyć. Tutaj dostałem quest, nie questa, osiągnięcie. I gdzieś tutaj jest, no właśnie, już widzicie. Zebrałem już tyle surowców, prawie 3000. Ja sobie jeszcze tak liczyłem na kalkulatorze, jak to wychodzi z pikinierami i jeszcze trochę i pikinierzy mi się zwrócą przez to takie farmienie. Jutro już na pewno się zwrócą, ale pewnie i tak ich będę szkolił. No cóż, no ja na razie trzymam kciuki, żeby tu było jak najwięcej wiosek wokół mnie, bo jak na razie to jest lipa. A póki co, no to taki przerywniczek będzie i widzimy się w kolejny dzień. Siemanko, witam was wszystkich ponownie, a może w kolejnym dniu. Ostatnio nagrywałem 2 dni temu. Dzisiaj mamy 20 listopada, czy też 20 listopada. Ja już ostrzej farmię, aczkolwiek nie chce mi się raportów pokazywać, bo teraz jest ich cała masa. Natomiast co wam ciekawego mogę pokazać? Że już mniej więcej ogarnąłem to menu, bo jest nieco inne od polskiego. Tak jak na przykład tutaj mam. Ach, nie mogę się wysłowić. Tutaj wam mogę pokazać, o, że dzisiaj na przykład sfarmiłem tyle, a to jest łączna farma. I tak, w ten dzień, który ostatnio nagrywałem, czyli 18, sfarmiłem jakieś 4000. Wczoraj sfarmiłem ponad 10 tysięcy, takie jak dzisiaj widzicie. A jeszcze pewnie dofarmię trochę, skoro mamy dopiero przed piątą. Więc do. Nie do wieczora, ale do północy na pewno jeszcze się trochę chapnie. Jak widzicie, 8 ataków wysyłam. Jeżeli chodzi o populację wojska, no to mam jej 303. No i dzisiaj przystopowywuję nieco ze szkoleniem wojska. Jeszcze rano miałem około 170 punktów. Może nawet wam pokażę, żeby nie było, że to jest na puste słowa. To jest 19, 19, 19. O, tu jest 20.
20 miałem, czyli dzisiaj rano 172 punkty, a już widzicie, prawie o setkę dzisiaj punktów wzrosłem, no bo dzisiaj już przystopowuję z szkoleniem pikinierów, bo zaczynam się szykować do robienia lekkiej kawalerii. No i dzisiaj udało mi się wybudować 5 poziomów ratusza, 3 poziomy koszar, tu się już buduje piąty poziom, czyli w sumie 4 poziomy. No i prawdopodobnie jeszcze dzisiaj wybuduję do piątego. No i trzeba będzie na wieczór, raczej przed tym, jak będę już się wylogowywał, pasowałoby na 2 poziomy rozbudować też spichlerz, czy też magazyn, jaka to jest poprawna nazwa. Już zapominam, skleroza. O, Stur, mnie wykorzystujesz, taki głupi tłumacz, a nie wykorzystujesz Google Plus. Bo Google Plus to jest gówno. Znaczy ten, no, Google Chrome. Filla. Przechowywać. Se. Nie. Dobra. I jeżeli chodzi o mapę, to tutaj pokusiłem się o takie sobie sprawdzanie, jak wygląda sytuacja polityczna, i to wygląda teraz tak. To plemię jest pierwsze na kontynencie, to jest drugie, trzecie, czwarte, piąte i białe jest szóste, czyli ci, którzy są najbliżej mnie. No, a ja jestem tutaj, zaznaczyłem też siebie. Ho, ho, ho. No i dobra, to chyba tyle. Jutro prawdopodobnie będę farmił, żeby mieć badanie na lekkich kawalerzystów i prawdopodobnie będę ich aż szkolił do 500. A jeżeli chodzi o mapę, to takie wioski, które zaobserwowałem, to ten gość w miarę jako tako idzie. Tutaj jeszcze widzę jednego, tylko że on ma ochronę dla początkujących, to znaczy, że nieco lepiej gra niż ten. No i jeszcze ten gościu, który jest w tym plemieniu takim na szóstym miejscu na kontynencie. No, ale powoli go doganiam. Powoli oczywiście. Mam nadzieję, że go jeszcze dogonię. A tak to w okolicy na razie bliżej. No, tutaj jest taki gostek, ale on jest dalej. Mnie interesują tutaj najbliżsi goście, żebym miał ich na oku, co oni będą wyprawiać. O, na przykład mogę sobie teraz pyknąć. Drugi poziom kuźni. Zobaczymy, ile jeszcze dzisiaj zrobię poziomów kuźni. Jak nie, to jutro jeszcze będę budował, bo potrzebuję na stajnię. I co? Tutaj na przykład mogę dostać odznaczenie za handel. A, no i rozkminiłem parę spraw. Pierwsza sprawa to jest odnośnie czasu. Myślałem, że ja jestem tam godzinę czy 2 godziny wcześniej od nich, ale tu się okazuje, że oni mają taki sam czas jak ja. Sturmie, skapłeś się to. O, ktoś mi dzwoni. Okej, już jestem. To była jedna sprawa, a druga sprawa, rozkminiłem już z tym handlem. Tu się okazuje. Zrobiłem sobie jeszcze drugi poziom, bo już coś zacząłem handlować. To też się skapłem wczoraj. Tu są jakieś w ogóle handle premium. W ogóle nie zwróciłem uwagi na to. No i już 2 razy zrobiłem sprzedaż 1000 stali czy też metalu za drewno, żeby więcej tych pikinierów już szkolić, bo metal jest niepotrzebny w tej chwili. A teraz raczej będzie mi potrzebny znowu na lekką, którą być może jutro gdzieś koło południa, popołudnia będę robić. No i tutaj na przykład mogę wam pokazać jako dowód, że jednak był handel i gdzieś tam dalej też jest handel, no ale widzicie, tutaj jest taki spam raportów, już tyle ich jest i bez sensu według mnie jest to pokazywać. Najlepiej to, jak wam pokazałem, ile dziennie sfarmiłem, to jest najlepszy. No, na przykład tutaj jedną farmę mogę wam pokazać, o, taka sobie. A sfarmiłbym dzisiaj dużo więcej, ale ktoś mnie ubiegł, bo wysłałem ataki na pobliskie wioski barbarzyńskie, bo na telefonie jakoś ciężko znaleźć, jeszcze nie ma tych wiosek takich, które, że tak powiem, są już poza ochroną dla początkujących, więc ciężko wycelować. Tu mniej więcej z pamięci może dwie wiem,
ale tak to na telefonie tylko celuję w barbarzyńskie. No i rano dzisiaj zrobiłem ataki i okazuje się, że ktoś mnie uprzedził, a może ktoś wysłał jakieś odległe ataki i zabierałem po 100 surowców łącznie. No i tylko z 5 ataków 2 były pełne, więc ktoś mnie uprzedził. O, no cóż, byłoby troszkę więcej, może dzisiaj, ale wydaje mi się, że nie jest aż tak źle. Cały czas z dnia na dzień coraz więcej farmie. Może tutaj gdzieś? Resources. Resources. Tylko nie wiem, co to może znaczyć. Jakoś nie przyglądam się za bardzo na te tabelki. No, jednego straciłem. O, a może więcej? Tak czy inaczej. O, nie, tego nie chcę. Tak czy inaczej, jak widzicie, pnę się z punktami coraz wyżej. I mogę wam. O, tutaj. To jest dobre i godne pokazania. Dzienna farma. Tyle jest. Na dzień zebrane. No i pewnie będzie jeszcze więcej. A to jest łączna. I to jest właśnie to, co mógłbym wam pokazywać. I całe szczęście nie ma limitu farmienia, tak jak ostatnio. O, wzrosłem o 9 punktów. Cóż za progres. No, może jeszcze dzisiaj na dwie kuźnie, jeżeli będą dobre farmy. No, jeszcze dzisiaj w czasie dnia raz mi się zdarzyło, że kisło mi się drewno. Po prostu nie zdążyłem się zalogować w czasie szkoły i no cóż, tak było. No ale kisło się dlatego, że no cóż, farmy były duże. No cóż, nie rozgadując się, zobaczymy, jak to będzie dalej. Prawdopodobnie jutro albo pojutrze kolejny dzień i wydaje mi się, że raczej na pewno będę mieć już lekką kawalerię. Gdzieś koło południa, prawdopodobnie jutro, będę miał już prowadzenie badania. Także widzimy się wkrótce. Siemanko, witam wszystkich ponownie w Zagrajmy w Plemiona. Dzisiaj nagrywam od ostatniego razu 2 dni temu, czyli dzisiaj mamy 22 listopada. Jak wygląda sytuacja? Powiedziałbym tak, że pasowałoby się teraz trochę rozbudować. Wczoraj gdzieś bardzo wcześnie rano jeszcze wybudowałem sobie potrzebne budynki, żeby zrobić na lekką kawalerię, a dokładniej na badania. Natomiast już gdzieś koło 9 miałem już ukończone badania na lekką kawalerię, czyli o 9 wczoraj już skończyłem badania na kawalerię i od tego momentu cały czas tylko lekką szkolę. Tutaj sobie jeszcze zrobiłem asystent farmera, tak to się chyba poprawnie mówi. Jeżeli jakieś tam słowa będę pomijał, typu pomylę spichlerz z magazynem czy tam coś, no to sorry, ale chyba się domyślacie. A zresztą w trawianie mamy spichlerz i magazyn, jakby kto pytał, więc to może to taki zły nawyk od trawiana. Także tutaj mam taki asystent farmera, sobie taki ustawiłem. Jednym to są piki, drugim to jest lekka kawaleria. I teraz jak? Tutaj sobie jeszcze zaznaczyłem jedno plemię jako pakt o nieagresji, żebym je widział, i ono jest bardziej przesunięte w prawo, aczkolwiek tutaj mamy kilku członków, na przykład tego, którego mam na oku, oraz tego gościa, który cały czas idzie w górę tak samo jak ja. Praktycznie idziemy łeb w łeb. Problem tylko w tym, że nie wiem, ile on tam wojska ma. Rano zrobiłem taką akcję. Nie wiem, czy to on wpadł. To znaczy, tu jest taka sytuacja, bo widzę, że on farmi tak jak ja. Przynajmniej tak ja podejrzewam. I teraz jest sytuacja taka. Dzisiaj trochę mniej tej farmy jest, jak widać. A dlaczego? Dlatego, że o, raporty. Mogę sobie zobaczyć. Raporcik. O, nieładna farma. O, właśnie, defensywa.
I tu jest taka sytuacja. Ja wziąłem sobie obronę. Niestety nie wiem, kto zaatakował, ale podejrzewam, że to ten gostek. Chodziło mi o to, żeby ten gość wpadł mi. No i tutaj wysłałem obronę, bo chciałem, żeby ten gość po prostu chciał wysłać farmienie i żeby coś stracił. No i według symulatora prawdopodobnie wysłał 10 lekkiej kawalerii, więc ja wyszedłem tu na plusie, przynajmniej trochę go ostrzegłem, żeby nie czuł się tak, że tak powiem, lajtowo, że może sobie farmić dowoli. I jak widzicie, dość duży odstęp jest, 8:30 i 10:47, stąd też podejrzewam, że on nawet zrobił specjalne badanie, żeby zrobić ten zwiad, żeby mnie zeskanować, a poza tym on nawet nie wie, kto wysłał tą obronę, więc jak na razie on nie wie, z kim ma do czynienia, że tak powiem. No tutaj też mi doszło parę odznaczeń, znaczy się osiągnięć. Nie wiem, czy to pokazywałem wam. Mam tutaj coś takiego jak wyszkolić 20 mieczników, dostanę 10. Niestety nie zrobię tego. Póki co, bo najważniejsza jest farma. Tutaj mamy coś takiego. Będę musiał zmniejszyć. No i to są rzeczy, które wymagane są na posiadanie grubasa. No ale nie mamy nagrody. Gdyby był nagrodą grubas, no to z miłą chęcią byłbym chętny na taki deal. Tutaj możemy zaprosić jakiegoś znajomego, ale nie skorzystam z tego prawdopodobnie w ogóle. I tutaj mamy taki fajny questik, jeden z dwóch, którymi jestem bardzo zainteresowany. Dostaniemy tyle kasiory za wybudowanie oto takich budynków na poziom 15, więc w sumie eko podwójne bym powiedział, bo nie dość, że rozbuduję budynki na te, które wymagają, to jeszcze dostanę nagrodę i jeszcze sobie mogę ciachnąć po jednym levelu przynajmniej. No to zależy, rób ta co chce ta, no nie? No i tutaj mamy kolejną rzecz, także tyle samo kasiorki, dużo kasiorki. I z tego co Google tłumacz mi powiedział, to muszę mieć w zagrodzie tutaj 2000. Prawdopodobnie. Więc no jeszcze trochę. I jak będę się zbliżał albo do poziomów tartaku, cegielni i huty żelaza, albo do poziomów, znaczy nie do poziomów, do popa z wojska, no to będę musiał rozbudować gdzieś tak magazyn na 6000 pojemności, tak żeby mi się po prostu surka nie kisnęła. A poza tym, jak widzicie, jestem prawie że cały czas 2 do 1 względem punktów i wojska. Znaczy, wojska do punktów. Tutaj mam jeszcze takie jedno lipne osiągnięcie, no 300 każdego za wybudowanie 8 poziomu murów. To jest stanowczo bez sensu według mnie. I tutaj mamy takie kolejne osiągnięcie. Oj, przepraszam, odbijam się. Nasz rycerz, paladyn po hiszpańsku, nie wiem dlaczego tu jest paladyn, a w Polsce mamy rycerza, musi dostać jakiś przedmiot. I to jest też związane z tym raportem, który wam wcześniej pokazałem, zaraz wam powiem jeszcze dokładniej. I tutaj mamy, nie wiem o co to chodzi, no chyba zwiad. Zaraz tu wejdę w tego tłumacza Google. Nie sprawdzałem w ogóle tego, o. A propos, dzisiaj jest 50. O, nie to. A propos, dzisiaj jest 50. rocznica pierwszej emisji odcinku Doktor Who. Atakuj tylko po bliskim. No właśnie, no i widzicie, no i takie jest tłumaczenie. No i ja się muszę domyślać, o co chodzi w ogóle. Bo na przykład na polskich serwerach prawdopodobnie nie ma czegoś takiego jak osiągnięcia, albo ja nie miałem szczęścia trafić, bo ja nie gram na wszystkich serwerach w plemionach, więc ciężko mi powiedzieć, może to jest. No i proszę, atakuje tylko po bliskim ludzi barbarzyńskie szpiegów. Czyli prawdopodobnie muszę wysłać na wioskę barbarzyńską. Ja wysłałem na prawdziwych graczy, więc może dlatego nie mam tego osiągnięcia. A wracając do tej walki,
Miałem 14 przed walką i 31% dostałem po walce, więc troszeczkę przyekspiłem sobie. Jeszcze jutro spróbuję zrobić taką samą akcję. Zastanowię się. Teraz tak, on ma tu 705. To on już nie zaatakuje tej wioski, ponieważ on przekracza limit 20 razy. To znaczy punktów, no nie? Wiecie, o co chodzi? Więc to jest taki duży plus. No mogę sobie na przykład klikać i atakować, tylko że szkoda, że nie zrobili tego tak samo przy zwykłych wioskach, tylko przy barbarzyńskich niestety jest. No i teraz widzę, że zaraz będę musiał jeszcze rozbudować sobie zagrodę, bo coraz więcej znowu popa mi brakuje. Właściwie to wczoraj tak. A, znowu jakaś. No i widzicie, to jest po prostu los szczęścia. Jak trafię na farmę, no to trafię. Jak nie trafię, no to trudno. No na przykład gdzieś tam, na przykład jakąś farmę miałem fajną. Zaraz tu zjedziemy. Mogę wam nawet pokazać. No, czasami, no to jest po prostu los szczęścia. Jak się trafi, trudno. No i tutaj skanuję takiego gościa obok, zaraz wam pokażę jakiego. No widzicie, na przykład tutaj mi się trafiło. Następny atak. O, tutaj tak sobie, no ale aczkolwiek full. Tutaj chyba tego samego gościa skanowałem z tego co. No, tutaj widzicie, piękna farma, 1500 surowców. Ja skanuję jeszcze tego gościa. I teraz jest sytuacja taka, że póki co mam na razie tych na oku. I tutaj jest przepowiednia odnośnie dalekiej przyszłości, ponieważ przewiduje trzy rozwiązania na przyszłość. Pierwsza, podbije tego gościa. Druga, no to podbije tego gościa. To zależy jeszcze, jaka sytuacja będzie plemienia. To wiecie, to jest szczęśliwa ruletka. To po prostu co się trafi, no to. No, zresztą ostatnio widzieliście pod pierwszym sezonem, że tak powiem. Niby nam plemię 3 razy mocniejsze wojnę zrobiło, a jakoś się wybroniłem. Wybroniliśmy, aczkolwiek ciężko powiedzieć, że to była wojna. A trzeci wariant to jest taki, że ten gość szybciej się rozwinie ode mnie, zrobi grubasa, podbije tego gościa, a ja szybko odbiję tę wioskę. W sensie, że oni się, wiecie, nawalają, a ja jako trzeci skorzystam z sytuacji i po prostu raz ciach zrobię atak i podbiję sobie wioseczkę, którą ten Hiszpan czerwony podbił świeżo dopiero. No i mogę też nieco naruszyć gniazdo tego plemienia czerwonego. I na razie póki co nie chcę prowokować tego gościa, a tym bardziej nikogo z tych, no bo patrzcie ile ich tu jest. Aczkolwiek no cóż, no widzimy tutaj gości, którzy mają 200 punktów. 200, 500, 600, 200, prawie 500. No cóż, można powiedzieć, że to jest taka masówka. O, ten masz 1000 prawie. O, patrzcie ci państwo. Podejrzewam też, że tutaj niektórzy są skłonni kupować konta premium bądź bonusy premium. No jak tutaj widzicie. Tutaj. No, i widzicie, zapłacę sobie premium i mam 20% większą produkcję. Nie zdziwiłbym się, gdyby właśnie ciężko mi było dogonić tego gościa, który jest najbliżej mnie, czerwonego, tylko dlatego, że on ma premium. No, ale to jest tylko spekulacja. A jutro, co postaram się zrobić, jutro z samego rana wyślę skana. Jeszcze się zastanowię, czy wyślę, ale może wyślę skana na tą wioskę. Aczkolwiek już dzisiaj nie mam ochrony dla początkujących, jak widzicie. Zastanowię się, czy to zrobić, ale na pewno zrobię tak, że te wioski, tak po 150, właściwie nie po 150, ilu ich tu mam, pikinierów w sumie? 250, no to tak po 125 pik na jedną i na drugą wioskę. I zobaczymy, czy gość ponownie się złapie, czy tym razem wyślę skana i podejdzie do tego bardziej ostrożnie. Kolejny raport. O, serio? Dlaczego aż trzech straciłem? Nieładnie, ale za to farma jest.
I tak jestem na plusie. To jest jakieś 150 drewna, 90 gliny i 30 metalu, stali. Jak zwał, tak zwał. Ja czasami wolę mówić stal, a niektórzy mówią metal. To jest jedno i to samo. Znaczy, może nie jedno i to samo, ale wiecie, o co chodzi. Dobra, trochę napokazywałem, trochę się rozgadałem. Prawdopodobnie za 2 dni albo za 3 dni jeszcze zobaczę, jak będzie progres. Oczywiście pokażę. Na razie tyle. Siemanko, witam was wszystkich ponownie. Zagrajmy w plemiona. Dzisiaj jest 24 listopada. Czy ja wiem, co pokazywać, co budowałem? Tylko eko raczej budowałem, ale przez wczorajszy dzień, tak jak mówiłem, że może zrobię psikusa, rozmyśliłem się, żeby nie robić tego psikusa. Jakimś cudem, nie wiem, czy to aby na pewno tak było, czy to są tylko po prostu moje przypuszczenia, ale ten gość do południa wczoraj praktycznie w ogóle nie wykazywał znaku życia. Po pierwsze, dlaczego tak sądzę? Bo nie otrzymał w ogóle żadnych punktów w wiosce, a po drugie, wszystko co farmiłem, praktycznie szły pełne farmy wczoraj. Więc w pewnym sensie jest to dobrze, że nie chciało mi się zrobić psikusa. I dzisiaj o dziwo także dość ostre farmy zbieram. Mogę wam co najwyżej pokazać, ile mam łącznie popa, jeżeli chodzi o wojsko. Tutaj mamy punkty, czyli praktycznie takie prawie 2 do 1. Teraz już aż tak bardzo na to nie patrzę, bo chcę eko zrobić. I prawdopodobnie do 20 poziomu każdy z tych budynków robię i potem lecimy na grubasa. Czyli trzeba ten ratusz na 20, kuźnia 20 i rynek 10. A właśnie. I patrzcie. Patrzcie ci państwo. To raz. Patrzcie, ile już sfarmiłem łącznie. 180 tysięcy. A najlepsze jest to, że odkryłem też wczoraj, no w sumie to jest prawda, że człowiek się uczy całe życie. I tutaj odkryłem, może to przez moją ślepotę, może przez głupotę, ale to co jest, to jest właśnie to, ile sfarmiłem surowców. Ja myślałem, że ile wydałem surowców. No i widzicie, taka była farma. To był bodajże drugi dzień gry. I tak właśnie wyglądały farmy. Nie wiem, czemu tutaj pisze mil. To nie są miliony, tylko tysiące. No i właśnie. I w ten wczorajszy dzień aż tyle sfarmiłem. Popatrzcie, poprzedni dzień, właściwie przed wczoraj było to tyle, a wczoraj już tyle. Dwukrotnie więcej sfarmiłem. To jest stawka prawie tyle, ile kosztuje grubas. Więc to mnie jeszcze bardziej motywuje, żeby raczej grubasa zrobić niż bardziej eko. No jak widzicie, dopiero jest po południu, a ja już mam 34 tysiące sfarmione. I do wieczora pewnie dojdę gdzieś tutaj, albo tu. Naprawdę jest progres ogromny. I ja raczej będę się nastawiał już, że stolica będzie ofensywna, nie defensywna. Dlatego też nie będę już szkolił pikinierów. Stracę ich, to stracę. Zawsze tam w jednym ataku najwyżej jednego stracę na 50, jak wysyłam. A będę raczej czaskał lekko. No i lekkie już mam. No. Jeszcze i będzie 200. A jeżeli chodzi o podbijanie, to ja mówię wam od razu, że jest zmiana planów. Nie będzie ani na tego, ani na tego. Tylko pierwsze co podbiję, to będzie prawdopodobnie ta wioska. Dlaczego? Ponieważ przyjrzyjcie się tutaj. No tutaj są takie czereśniaki słabe, ale tutaj popatrzcie się. Tutaj mamy już dwóch gości, którzy mają powyżej 1000. Jak się tak dobrze przyjrzeć, teraz tak odsunę nieco tę kamerkę, żebyście tu mieli łatwiej. Jak widzicie, ten gość jest na równo z tym, no z tym trochę dalej, ale widzicie. I po drugie,
Nawet jeżeli bym jego podbił, to patrzcie, teraz jestem praktycznie otoczony przez nich. A tak, jeżeli oni się tak wolno rozwijają, to ja raczej wolałbym, widzicie, no nawet tutaj taki, może nie jest taki klonkier, jak to było podczas pierwszego sezonu, gdzie po prostu 4 na 4 i w sumie mamy 16 wiosek w kupie. To nie jest, no tutaj jest fajny klonkier. No ale tutaj taki pajęczy bym powiedział, no i tutaj też jest taki lekki klonkier, w dodatku mamy tutaj 4, raz, 2, 3, 4 wioski, które mają bonus do zagrody, więc na razie, tak jak wcześniej mówiłem, będziemy po prostu ten sektor przejmować i prawdopodobnie jeszcze będzie jakieś inne zmiany planów, to wiecie, to są na razie przypuszczenia, co będę tu robił, bo się rozmyśliłem przy ataku na tego gościa. Ewentualnie mógłbym coś tutaj pomyśleć na nich, ale raczej podbój wioski będzie tutaj i nie będzie to żadna wioska koczownicza, bo w sumie koczowniczym czy zrobić, a ja wiem, na razie wolałbym to w kupie zrobić niż takie rozwidlenie. A tak jak na przykład ktoś, no popatrzcie, na przykład ten gość chce mnie zaatakować, no i patrzy, o jaki duży odstęp, a tutaj proszę, 4 wioski, w sumie 5, na przykład tak jakbym miał. No i on już się rozmyśla, czy warto, no i wtedy musiałby mieć jeszcze asystę od kogoś, no ale zobaczymy, jak to Hiszpanie grają. A póki co to by było na razie na tyle. Farmy idą 21 ataków, no czasami trochę więcej, czasami trochę mniej, to jeszcze zależy. Oczywiście raportów nie pokazuję, no bo co to w ogóle za pokazywanie raportów? Lepiej pokazać, ile jest łączna farma. Ile łączna farma w końcu wynosi za dzień, czy tam wczorajszy dzień. No i tutaj na przykład mamy już taki procencik odnośnie artefaktu, szansy na zdobycie raczej. No i tutaj czekam, czekam, aż będę miał jeszcze możliwość zrobienia jednego levela na 18 kuźnie, hutę żelaza. Właściwie to się nawet zastanawiam, czy nie zostać na tym, że 18 z każdego. No bo skoro farmię dziennie tyle, co kosztuje jeden grubas, to spokojnie zrobię tego grubasa, mi się wydaje oczywiście, no ale to przyszłość pokaże jeszcze, jak to wyjdzie. Także to by było na razie na tyle. Mam nadzieję, że przetrwam jak najdłużej. Jak będzie, to się okaże. Siemanko, witam was wszystkich ponownie, zagramy w Plemiona. Dzisiaj mamy 29 listopada. Od ostatniego czasu nagrywałem dokładnie 5 dni temu. Właściwie to 2 dni po ostatnim dniu, czyli od ostatniego nagrania, 2 dni później miałem nagrywać, ale takie rzeczy w ogóle mi powychodziły, że no cóż, tu mamy niedzielę. Tutaj trochę wiadomo, w tygodniu farma jest słabsza. Natomiast w wtorek była trochę lipa, bo się zaspało mi i już wiadomo, wtedy już tam koło 7 to już wioski wtedy prawie się czyszczą, a nie wysyła się wtedy ataki, więc trochę kiepsko ten dzień wyszedł. I w ten dzień też miałem nagrywać, ale nie miałem internetu. Wyobraźcie to sobie. No, ale cóż, uroki życia na wsi. Tutaj mam już lepszy dzień. Tu też miałem nagrywać, ale znowu się chlapło coś, wiecie o co chodzi. I wczoraj też miałem nagrywać, ale mi brat komputer wziął. Gdzieś tam potrzebny do czegoś. No i w ogóle ja w domu siedziałem.
bez kompa. I dopiero dzisiaj to nagrywam. Dzisiaj mamy taką farmę, ale widzicie, pobiłem rekord z niedzielnym wynikiem, a jest to wczorajszy dzień, czyli czwartek. Jeżeli chodzi o farmienie na mapie, ostatnio coś strasznie ciężko mi się farmi, może tego nie widać, ale ja myślę, że ten gość, zaraz powiem w ogóle co i jak z tymi kropkami, na razie farmienie. Ja myślę, że ten gościu przestał farmić dlatego, bo ja też mam ten sam problem, a mianowicie o co chodzi? Zniknął mi asystent farmera i za takie coś, to za taką pierdółkę muszę kupić premium. To dziękuję za takie coś. Podejrzewam, że temu gościowi nie chce się w ogóle klikać, więc atakuje jakieś bardziej bogate w surowce wioski. I właściwie od wczorajszego dnia, a dokładniej dzisiaj, gdzieś koło w pół do drugiej w nocy, nie chcę mi się teraz pokazywać raporty, bo dziś będę musiał na siódmą stronę przechodzić. Ja dziennie wysyłam ataków gdzieś koło 150, więc jest konkretny spam. Już nawet nie, w ogóle nie czytam tych raportów, tylko patrzę, czy jest czasem żółta kropeczka albo czerwona, i wtedy w ogóle patrzę na takie raporty. Tak to nawet nie patrzę, czy coś zabrali, czy nie zabrali. No i tutaj robiłem takie pułapki, i już nie mam pik w ogóle. Mam tylko samą lekką, te 10 toporów i 10 mieczy, które kiedyś w nagrodę dostałem. No i robiłem pułapki na te w tych wioskach, czyli wsadzałem tam piki i czekałem, aż ktoś się nadzinie, bo podejrzewam, że mam sporą konkurencję przez tych trzech przyjemniaczków, którzy po prostu farmią mi wszystko wokoło i strasznie ciężko jest. Ja teraz, jakby tak popatrzeć, naciskam teraz mapę. To teraz każdy jeszcze ten kwadrat farmie. Tylko wioski barbarzyńskie. Innych nie farmię, bo nie chcę się nadzieć na jakąś pułapkę mini. Tutaj jeżeli chodzi o farmienie, jeżeli chodzi o dyplomację, ten gościu przeszedł do innego plemienia, które zaznaczyłem jako sojusznika, ale tak naprawdę żadne z plemion nie jest dla mnie sojusznikiem. Ja jestem sam i tylko sam. Także tutaj mamy takie trzy plemiona, które możecie sobie zaobserwować. I ciekaw jestem, czy na przykład niebiescy z czerwonymi to są sojusznicy, czy to są wrogowie. To się okaże. A teraz, co mamy w wiosce? Tada! Robimy sobie pałac. Jak widzicie, tutaj sporo tych ataków leci, no z 30 ataków. Jak na 1700 punktów mam tylko, no, łącznie z tym, co się szkoli, 1400 popas wojska, czyli więcej punktów niż wojska. No ale to jest dlatego, że chcę jak najszybciej zrobić grubasa. I tutaj mamy monety. Skapłem się szybko, właściwie to już. Właściwie to już w środę, wtorek się skapłem, ale nie chciałem się odzywać, znaczy nie chciałem się odzywać, nie mogłem się odezwać, bo nie nagrałem nic w ten dzień po prostu, więc mówię to teraz. Także teraz czekam, aż mi się pałac zrobi. To są jakieś ponad 3 godziny. I co będziemy dalej robić? Na razie chcę nabić tę monetę. Jak nabijemy monetę, to ja podbijam tego gościa. Z dwóch powodów. Wiem, że mówiłem, że tutaj zrobię taki klonkier, ale trzeba tego gościa zdzierać. Wydaje mi się, że chyba nie będę aż tak bardzo w centrum uwagi, no ale zaryzykujemy. Dlaczego ten gościu? Po pierwsze, on mi tutaj zżera te wszystkie wioski, a ja chcę po prostu farmić, a się nie da. I będę miał jednego konkurenta mniej do farmienia. Poza tym ta trójka tutaj, te trzy wiochy, posiadają jeszcze ten asystent farmera, więc dla nich jest to o tyle łatwiej i korzystniej, dla mnie trochę gorzej, mimo że i tak to samo robimy.
Podejrzewam, że jeśli utracą asystenta farmera, no to nie będą już tego robić, a przynajmniej w mniejszych ilościach. Chyba, że to są naprawdę jacyś progracze. Poza tym zauważyłem, że ten gość strasznie szybko się rozwija w punktach, co świadczy o tym, że ma mniejszą ilość wojska. Wczoraj gdzieś koło południa stracił ochronę dla początkujących. I może znajdę ten raport. Pozwólcie, że trochę zmniejszę, żebym teraz całe okienko widział. Gdzieś mam raporty i dwa razy wysyłałem skan, wczoraj i dzisiaj. O tyle dzisiaj, co wczoraj, jest trochę różnica. Nie w wojsku, a raczej w budynkach. Jak widzicie, jest wpierniki raportów, a ja szukam tego jedynego. O, jest. Tutaj jest jeden raport ze skanu. Tamtego już nawet nie chce mi się szukać, bo pewnie gdzieś jest 15 strona. Ten gość od wczorajszego dnia, jak zauważył, że go zeskanowałem, rozbudował murek na 3 poziomy, a także rozbudował sobie kryjówkę na fulla, co oznacza, że nie jestem w stanie sfarmić go, ale to nic nie szkodzi. Mam nadzieję, że gość nie posiada nic więcej od wczorajszego i dzisiejszego raportu ze skanowania wynika, że jego liczebność wojska się nie zwiększyła. Być może ma lekką kawalerię, być może nie, ale to i tak nie jest wojsko defensywne, więc myślę, że to jest fajny motyw, żeby właśnie podbić tego gościa. No i kusi mnie właśnie, żeby tutaj te trzy wioski podbić i rozbudować je, tylko że najpierw zrobimy tak, że podbiję tę wioskę i będę rozbudowywał się wewnętrznie, co ma to rozumieć się. A może nawet jeszcze za 2 dni nie podbiję tej wioski i nawet wam jeszcze raz to powiem, albo sobie teraz zaoszczędzę cierpienia i powiem wam co i jak. Otóż, jeżeli podbiję tę wioskę, którą wam mówiłem, to w stolicy rozbudowywuję budynki z surowcami tak, żeby osiągnęły 1000 na godzinę. I oprócz tego, jeżeli to spełnię, robię murek na co najmniej 15 poziom. Może nawet na 18. To się jeszcze okaże i się zobaczy. Tak będzie wyglądała sprawa ze stolicy, no a tutaj no to się zobaczy, co on tam w ogóle ma. Podejrzewam, że najpierw rozbuduje gdzieś eko do tego samego poziomu, co stolica, albo nawet lepszego i pociągnę do samego końca. Muru raczej tam nie będę budować, no bo jest 11 poziom, a nikogo chyba nie kusi, żeby atakować takiej słabej wioski. Poza tym kolejnym takim powodem, że mogę być w centrum uwagi, jest to, że nie tylko zaatakuję tego gościa, ale będę jednym z niewielu w okolicy, który ma w ogóle więcej niż jedną wioskę. Otóż jeżeli wejdziemy w to lepsze plemię, które się przeniósł ten gostek, to zauważymy, co takiego? Co zauważymy, Sturmie? Zauważymy to, że tylko pierwszy gościu ma 3 wioski, co oznacza, że tylko jeden gościu posiada w ogóle pałac. Coś mi się wydaje, że ten gościu dzisiaj wybudował pałac. Wczoraj patrzyłem, był koło 5000 punktów. Znaczy tak jakieś 5500, 5400, coś koło tego miał ten gościu wczoraj. Co oznacza, że drugi gościu dopiero wybudował sobie pałac. Jak wygląda sytuacja? Gdzie on w ogóle jest? Zaraz sobie zobaczymy. No popatrzcie się, gdzie jest ten gościu, który zrobił sobie pałac? No on jest tutaj, a ja... Proszę bardzo. To jest jakaś ćwierć kontynenta, 1/5. Żeby nie przesadzić, no nie? Może 1/5 taka bardziej, chociaż może 1/6. A jeżeli chodzi o czerwoniuchów, to wczoraj raczej nikt nie podniósł się do tego stopnia, aby to przykuło moją uwagę. No jak widzicie, patrzcie, no 3,5 tysiąca, a ci dalej cisną w punkty, w ogóle nie robią sobie żadnego podbijania.
No akurat tutaj jeszcze mam drugie okienko i tu jest kolejna partia. No i tutaj sobie farmi. Akurat teraz mamy ten kwartał i tak sobie jadę jak wskazówki zegara. To znaczy robię tak. Pyk, pyk, pyk i pyk. Pyk i pyk. Czasem jeszcze tutaj. No jak sobie przypomnę, nie? Albo sobie robię tak, 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 tak. O właśnie, coś takiego. Tak, żeby po prostu wszystko czyścić dookoła. Także. Nawet wam nie powiększyłem trochę. O właśnie. Mogę wam jeszcze raz pokazać. O. Ho, ho, ho. Dobra, i no właśnie, jeszcze w międzyczasie pasowałoby tego wojska powiększyć. Podejrzewam, że druga wioska cały czas będzie szkoliła w koszarach zarówno piki, jak i miecze. Tutaj nie będę raczej szkolił łuczników z racji tego, że nie jestem przyzwyczajony w ogóle do posiadania dodatkowych jednostek. Ja jestem zwolennikiem klasycznych serwerów, a poza tym, jakby zaobserwować, łucznik jest bardzo słaby na łuczników. Co mamy z tego rozumieć? Że łucznik na koniu jest dla niego piętą Achillesową, więc równie dobrze można by było w ogóle te dwa rodzaje jednostek szkolić i sobie dać spokój z resztą. Więc chyba tak zrobię. Więc to by było na razie na tyle. Trochę długo, ale w ramach tego, że nagrywam to 5 dni różnicy, no to się wam należy. Także za 2 dni prawdopodobnie będę mieć dwie wioski. Prawdopodobnie to się okaże. Zobaczymy, co będzie. A tymczasem żegnam się z wami. Do usłyszenia i na razie.